Ej, wszystkim Heksagon z tej strony. W dzisiejszym odcinku przedstawiam całą historię Kamiennej Armii. Jeśli interesuje Was tematyka LEGO oraz LEGO Ninjago, to możecie na tym kanale zostawić subskrypcję oraz jeśli film Wam się spodoba, to zostawić łapkę w górę. A już bez dłuższego przedłużenia zapraszam na odcinek. Krótko o powstaniu Krainy Ninjago, mroczny władca chciał przejąć kontrolę nad krainą, rozpoczynając konflikt z pierwszym mistrzem Sfinjitsu. Jednak żadna ze stron nie mogła pokonać drugiej. Z tego powodu mroczny władca stworzył sobie do pomocy kamienną armię. Pierwszy z Sfinjitsu, wiedząc, że zostanie pokonany, rozdzielił krainę na dwie części. Część kamiennej armii pozostała na połowie, która stała się później Wyspą Ciemności. Wojownicy, którzy pozostali po drugiej stronie, zostali zamknięci w grobowcu. Po wielu latach Misako wykupała spod Muzeum Historii gigantycznego kamiennego wojownika, który później pod wpływem jadu pożeracza światów powrócił do życia. Ninja udało się go jednak pokonać. Kiedy mężonowie kopali tunele pod miastem Ninjago w celu zniszczenia go, natknęli się na wejście do grobowca. W środku zostali całą armię kamiennych wojowników. Kapiący z sufitu grobowca jad pożeracza światów ożywił kamiennych wojowników, którzy zaczęli walczyć z wężonami. Kamienna armia powaliła wężonów i wyszła z grobowca, zamykając za sobą wrota, jednocześnie więżąc w grobowcu wszystkich wężonów. Kamienni wojownicy zaczęli przekopywać się na powierzchni i atakować miasto. Z pomocą ninja mieszkańcom udało się ewakuować z miasta. Następnego dnia cała kamienna armia znalazła się na Wyspie Ciemności, gdzie znajdowali się pod kontrolą Lorda Garmadona, noszącego hełm cieni. Kamienni wojownicy zaczęli wydobywać mroczną materię w celu zbudowania broni ostatecznej. Po porażce mrocznego władcy niektórzy zostali zniszczeni, niektórzy są kontrolowani przez Dareta i służą w jego, a reszta została skierowana do więzienia. Wszyscy kamienni wojownicy są zbudowani z niezniszczalnego materiału występującego tylko na Wyspie Ciemności. Są również odporni na wszystkie moce wężonów, jednak mogą zostać pokonani przez moce żywiołów. Wszyscy kamienni wojownicy ogólnie służyli osobie, która nosiła hełm cieni i ogólnie kamienna armia dzieliła się na 4 rangi, na generała, wojownika, szermierza i zwiadowcę. Oprócz czego istnieją również gigantyczni kamienni wojownicy, których pozycja w armii jest niestety nam nieznana. Dziękuję za oglądanie, jeśli osiągnął mi się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz możecie też zostawić subskrypcję na kanale. Ja się już z wami żegnam, widzimy się w kolejnych odcinkach, cześć!